radość i ta tęsknota za tym, za tą piłką na pewno spowodowała, że wszyscy się cieszymy, wszyscy wiemy dobrze o tym, że bardzo długo czekaliśmy na ten pierwszy mecz i on się zbliża wielkimi krokami do nas, także wszyscy na pewno są zadowoleni i mocno skupieni na tym spotkaniu. Ta niewiadoma się pojawi w tych pierwszych meczach i nikt nie wie, w jakiej przeciwnik jest w formie, natomiast myślę, że bardziej będzie nam się opłacać skupić na sobie i zrobić wszystko, abyśmy to my byli w jak najlepszej formie, bo jeżeli my będziemy grać na swoim odpowiednim, dobrym poziomie, to myślę, że na pewno ten mecz się dla nas pozytywnie ułoży. Myślę, że to strata nie tylko w naszej lidze, na całym świecie, gdzie się tych kibiców będzie brakować, tej atmosfery, tych trybun, natomiast no, nic z tym nie poradzimy, więc będziemy musieli się do tego na ten moment przyzwyczaić i gdzieś skupić się tylko na tym, co się będzie działo na boisku. Rywalizacja jest spora, gdzieś te kontuzje, które były przed tą całą pandemią, myślę, że wszyscy się zdążyli doprowadzić do zdrowia, a niestety w ostatnim czasie wiemy o kontuzji Igora i to na pewno była smutna wiadomość dla nas wszystkich, dlatego też chciałbym życzyć mu dużo zdrowia i szybkiego powrotu, na pewno na niego czekamy i ten mecz myślę, że jeśli się dobrze potoczy, to będzie z dedykacją dla niego.